dobry, witajcie w kolejnym odcinku Perfum na tacy. Mam nadzieję, że ten czas, ten specjalny czas spędziliście w gronie najbliższych, że wasze myśli raczej krążyły wokół tych dobrych rzeczy, mniej wokół tych smutnych. Nie przedłużając, mam tutaj na tacy właśnie coś, co już widzieliście. W tym tygodniu będę testować mocniej zapach taki oto arabski. No ciekawa jest ta butelka, chociaż ładniejsze są niektóre tych zapachów. To jest Fragrance World Cocktail Intense. To jest taki zapach korzenno-waniliowo-owocowy. On ma być odpowiednikiem, klonem, jak zwał, tak zwał. Angel's Share Kiliana, takiego właśnie szarlotkowego zapachu, aczkolwiek no już tak zdążyłam tak delikatnie właśnie porównać i tam jest więcej alkoholu w tym Angel's Share. Tutaj jest więcej właśnie tej takiej szarlotkowości, owocowości, więcej tego jabłka, po prostu taki sok jabłkowy został zmieszany z jakimiś takimi przyprawami korzennymi, tak go odbieram. Jest słodki, jest bardzo, bardzo otulający, cudowny na okres właśnie jesienny głównie. Oczywiście zimą też się sprawdzi, ale nie wiem czemu te zapachy akurat kojarzą mi się bardzo z jesienią. Jeżeli chodzi o nuty, to mamy tu koniak, cynamon, śliwkę, mirrę, drewno kaszmirowe, irys, tonkę, wanilię, drzewo sandałowe. Także widzicie, są i owoce, jest trochę tego koniaku. Dla mnie nie za dużej ilości, może to na szczęście, bo jeszcze bym dostała jakiegoś bólu głowy czy coś, tego bym nie chciała. No i sporo tego właśnie takiego jabłkowego klimatu, chociaż w nutach wymieniona jest śliwka. No ja tu śliwki nie czuję, to czuję jabłko, wybaczcie. Dla mnie to jest taka żubróweczka z sokiem jabłkowym, może zamiast tej wódki żubrówka został podlany koniak. Taka jest moja opinia. Kolejny zapach to Good Girl Carolina Herrera. Ja mam tutaj flakon w edycji limitowanej Velvet Fatale. On jest bodaj z roku 2018. Tak mi się wydaje. Już się mylę. Czy nawet to nie jest flanker, bo to jest po prostu limitowany flakon. Ich wyszło multum, nawet w tym roku wyszedł taki Sparkling Ice. I on mnie diabelnie kusi. Słuchajcie, on mnie diabelnie kusi. No. A widziałam dobrą cenę. Widziałam dobrą cenę. Na razie spuszczę nad tym zasłonę milczenia. Tak będzie lepiej. Zapach, no wiadomo, jak to szpilka. Słodko, korzennie, jest troszkę waniliowo, jest dobrze zaznaczona tonka. A nut jest sporo, bo wymienione jest tutaj i migdał, i kawa, i cytryna, i bergamotka, i tuberoza, i jaśmień, i róża bułgarska, i irys, kwiat pomarańczy, pralina, kakao, wanilia, tonka. Paczula, bursztyn, drzewo sandałowe, piżmo, cynamon, drzewo kaszmirowe, cedr. Także przebogate nuty. Tylko nie wiem, co się stało ostatnio. Ja go sobie zaaplikowałam tak na ręce i jakoś, nie wiem, jakoś inaczej go odczuwam, jako delikatniejszy. Kiedyś go odczuwałam jako troszkę mocniejszy, a teraz jakoś tak delikatnie mi pachnie. Jakoś, nie wiem, może po prostu już dojrzewam i już podążam w stronę tych takich, wiecie, killerów totalnych, takich, wiecie, vintage. Za chwilkę zobaczycie być może na mnie, nawet u mnie Chanel numer 5. Któż to wie? Ja rozmyślałam nad tym flakonem już dłuższy czas, słuchajcie, nad Chanel numer 5. Ale nie o tym. To jest zapach przepiękny, kremowy, zmysłowy, otulający, taki wieczorowy, miękki, ciepły, no totalnie, no dla mnie komfortowy, tylko że wiem, że dla wielu osób to już jest zapach za mocny. Dla mnie absolutnie nie. On jest przymilny jak kotek. Jak kotek, takie futerko tutaj. Jak dotykam tego aksamitu, no to tak mi się kojarzy charakter tego zapachu właśnie. Kolejny to zapach Chance, woda perfumowana. Ja mam tutaj resztunię, jeszcze nieskalaną reformulacją. To jest zapach elegancki dla kobiety z klasą, do biura, na wyjście, ale nawet też i na imprezę, słuchajcie. On jest dla mnie tak uniwersalny w odbiorze. Tu jest i kwiatowość, i cytrusowość, i drzewność. Wszystko razem przepięknie zmieszane. Całość jest taka, no właśnie kwiatowo, piżmowo, drzewna. Zapach powstał w 2005.
Jeżeli chodzi o jego nuty, to mamy różowy pieprz, jaśmin, irys, patchoulię, piżmo, wanilię. Także jest tu trochę też słodyczy, takiej piżmowo-waniliowej, ale ja tutaj wyczuwam też sporą dozę, no nie wiem, cytrusów. Nie ma ich w składzie, ale ja je wyczuwam. Może ten różowy pieprz tak zagrał tutaj, że tak świeżo to pachnie. To jest dość świeży dla mnie zapach. Szczerze mówiąc, oczywiście z dozą słodkości, natomiast w dalszym ciągu bardziej bym go tutaj przypisała do tych świeżych zapachów, aczkolwiek bardzo eleganckich, takich mocnych. Nie wiem jak teraz, jak te wypusty teraz brzmią. Za jakiś czas mnie czeka kupno nowego flakonu, bo jest to jeden z zapachów, które muszą być w mojej kolekcji. Ja go bardzo lubię, bardzo cenię, zresztą z nim mam też sporo różnych wspomnień. Najnowszy, znaczy jeden z najnowszych zapachów mojej kolekcji, Versace Bright Crystal, bo tu już się chyba zdradziłam, będzie kolejny haul perfumowy. Będzie. Nieduży, nie bójcie się, nieduży, ale duży z drugiej strony. Zobaczycie niebawem. Versace Bright Crystal Parfum. Uwielbiam całą tą serię tych różowych. I Absolue, i ta woda toaletowa, i ten. To jest dla mnie majstersztyk. Mówcie co chcecie, wiem, że to są zapachy popularne, ale ten to jest taka głębia. Ja nie zapomnę tego wrażenia, pierwszego wrażenia, jakie na mnie wywarł, kiedy byłam po testach w perfumerii, poszliśmy z mężem do kina, siedzimy na tej sali kinowej i taki powiew wiatru się rozwiewa i ten zapach tak krąży wokół mnie. Kurczę, on ma w sobie jakieś molekuły takie specyficzne, są one wymienione w składzie, ja tak dokładnie się nie znam na tych molekułach, ale być może one właśnie, nie wiem, sprawiają, że ten zapach tak żyje, w sensie takim, że on jest tak obecny, ale nie w sposób przytłaczający, tylko piękny. To jest zapach świeżych piwoni, świeżych różowych kwiatów, ale na takiej bazie z czegoś gęstego. Tak bym go opisała. No, ma tutaj taką korzenność, tak powiedziałabym nawet, że to jest taki zapach kwiatowo-korzenny. 2024 to rok jego powstania. W nutach mamy czerwone owoce, juzu, granat, karmel i tutaj właśnie różne takie mam hepatolit, piwonia, magnolia, lotos, ambrox super, norimbanol, piżmo, takie specyficzne molekuły syntetyczne, które podejrzewam, że wprowadziły dużą zmianę po prostu w tej kompozycji. Tak podejrzewam. Nawet jak się pryśnie, słuchajcie, zresztą ten podstawowy Bright Crystal ma w sobie jakby coś z olejku, jak pryśniesz na skórę, to on tak połyskuje. Niesamowicie długo się trzyma. Niesamowicie. I dla mnie on jest na każdą porę roku praktycznie. Właśnie z jednej strony, że jest ten taki ciepły, korzenny, ale z drugiej strony, że ma tą świeżość piwoniową. Coś pięknego bajka. Kolejny to Poison Girl Diora, ale woda toaletowa, fajna też właśnie na wczesną jesień, bo ona w otwarciu ma taki dużą dozę takich ekspansywnych cytrusów, a potem kompozycja przechodzi w tą fazę taką kwiatową, konkretnie różaną i waniliową. Powstała w 2017, mamy tu mrożoną pomarańczę, gorzką pomarańczę, cytrynę, kwiat pomarańczy, neroli, róże z Grasse, róże damasceńskie, aż dwa rodzaje róży, zobaczcie. Wanilię, karmel, tonkę, heliotrop, drewno kaszmirowe. Bardzo, bardzo udana. Też cała ta seria Poison Girl i Unexpected, i woda toaletowa, i woda perfumowana. Wszystkie bardzo cenię. Różnią się między sobą, więc to też na plus. Nie wiem tylko, któraś miała Unexpected chyba wycofana, albo ta. No niestety, chociaż są bardzo, bardzo udane i wcale nie infantylne, nie trzeba pachnieć kadzidłem, nie trzeba pachnieć mchem, żeby pachnieć dobrze, uwierzcie mi, naprawdę nie. Kolejny to zapach też, z którym mam wspomnienia, to już moja kolejna butelka, bo zużyłam już chyba jedną, co najmniej jedną z tych podstawowych. La Vie est Belle, ta podstawowa wersja wody perfumowanej. Słodki zapach, irysowy, karmelowy, z domieszką kwiatów, głęboki, mokry, totalnie seksowny, uzależniający. To jest zapach narkotyk po prostu, jak dla mnie, ale trzeba lubić słodycze.
Słodko-drzewny z roku 2012, czarna porzeczka, gruszka, irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, pralina, wanilia, paczula, tonka. To wszystko znajdziemy w tym zapachu. Ja pamiętam właśnie, że jak byłam młodą mamusią, moja córeczka była taka malutka, to ja chciałam sobie kupić właśnie coś takiego fajnego, kobiecego. I właśnie on wychodził i dorwałam go i pamiętam, że jakimś cudem, nie wiem jak to się stało, sprzedawca mi do domu to przyniósł. Jak ja się z nim umówiłam, nie mam pojęcia do tej pory, ale pamiętam, jakie uczucia mi temu towarzyszyły, że on jest taki ciepły, taki otulający, od razu się spryskałam i tak dobrze się czułam, tak dobrze. I do tej pory on we mnie właśnie wzbudza tamte chwile, jakieś te wspomnienia i też się tak czuję. Kolejny zapach to już zapach hardcore. Hardcore słodyczowy, akulina. Już mam resztkę i teraz myślę, no Tino, są fajne te żele i co tam, balsam do ciała, jakaś mgiełka jeszcze. Myślę, żeby zakupić po prostu, bo już mi się kończy, aby z tego zapachu też nie wyobrażam sobie kolekcji. On jest tak niezobowiązujący, tak słodki, infantylny po prostu, że przenosi nas, potrafi nas, myślę, przenieść do czasów dzieciństwa, do czasów beztroski. Waty cukrowej, wiecie, gdzieś na jarmarkach, w jakichś wesołych miasteczkach, jakichś lizaków, cukierków. To wszystko znajdziecie w tym zapachu. Jest trochę karmelu. 2004 rok powstania. Mamy tu malinę, pomarańczę, bergamotkę, liść figi, watę cukrową, lukrecję, truskawkę, czerwone jagody, konwalię, karmel, wanilię, piżmotonkę, drzewo sandałowe. Jest jeszcze jeden zapach akuliny taki, który ja uwielbiam. Ja mam mgiełkę, watę, tę właśnie watę cukrową. Słuchajcie, tamta mgiełka i to jest taka bomba cukrowa, że się w pale nie mieści, ale tylko dla takich hardkorów słodyczowych, jakim ja jestem też, bywam przynajmniej, bo ja mam różne fazy, wiecie, czasami kwiatowo, czasami świeżo, różnie, a czasami tak przytłaczająco, tak aż, och, wiecie, aż w zębach zgrzyta i to jest właśnie taki zapach, że zgrzyta w zębach, mocny, mocny piorun jak diabli. Przynajmniej na mojej skórze wiadomo, że różne tam są sytuacje, nie, u niektórych może słabiej działać, ale u mnie bezbłędnie. Także tak się kształtuje moja taca, napiszcie co tam u Was słychać na tych tacach, albo co wybieracie na niedzielę na przykład. No, chętnie poczytam, zresztą jak zawsze. Ja dziękuję też jeszcze raz, ja zawsze to mówię, ale znaczy nie zawsze, czasem. Bardzo dziękuję za wsparcie, jakie okazujecie mi, mojemu kanałowi, że uczestniczycie, że zostawiacie te komentarze, te łapki. No naprawdę to jest szalenie ważne i dla mnie, bo wtedy czuję po prostu, ja bym i tak to podejrzewam robiła, bo ja to uwielbiam, bo dla mnie to jest hobby, to jest dla mnie odskocznia od szarej rzeczywistości. Ale jak Wy jeszcze wiecie, jak widzę Wasze zaangażowanie, to jest jeszcze lepiej. Także dzięki bardzo. Do zobaczenia. Cześć.